27 lutego podczas sesji Rady Gminy Mieroszów przegłosowano uchwałę o zamiarze likwidacji zespołu szkolno-przedszkolnego w Sokołowsku, pomimo żarliwych próśb rodziców i radnych z Sokołowska. Klamka zapadła, placówka będzie likwidowana. Rodzice nie składają jednak broni. Wierzę w to, że uda nam się jeszcze obronić tą szkołę przez zabicie, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby taka społeczność w Sokołowsku istniałaby z takiego obiektu, jakim jest nasza szkoła. Najlepszy budynek wybudowany po wojnie w naszej gminie. Szkoła jest nowocześnie wyposażona, wyremontowana. Na jej terenie powstał plac zabaw. Odbywa się także wiele imprez sportowych. Jako społeczność w Sokołowsku staramy się od wielu lat, żeby ta szkoła miała jak najlepsze wyposażenie. Pracujemy jako rodzice przy tej szkole i jako grupy różne społeczne. Stąd traktowanie tej sprawy w taki sposób, że szkoła, która jest 100 tysięcy droższa od innej szkoły, należy ją zamknąć, to jest zupełnie niesprawiedliwa ocena. My jako rodzice jesteśmy zaskoczeni w ogóle tą całą sytuacją, że szkoła o takim dobrym standardzie pod względem i sportowym, muzycznym, jak i naukowym, gdzie dzieci mają tutaj bardzo duży komfort nauczania, powoduje, że radni przychylili się do pomysłu, no niestety, burmistrza Mieroszowa do zamknięcia tej szkoły. Jesteśmy bardzo rozżaleni, zszokowani, zrezygnowani, ale my się nie poddajemy. My jesteśmy ludźmi, którzy lubimy się bawić, lubimy być zawsze razem, z naszymi dziećmi i my jako głos naszych dzieci będziemy w tym kierunku wszystko robić, żeby jednak jeszcze do tego nie doszło. Jesteśmy niepoprawnymi optymistami. Obrońcy szkoły w Sokołowsku mają zamiar złożyć skargę do wojewody. Ich zdaniem uchwała została podjęta niezgodnie z prawem. Przede wszystkim dlatego, że nie była konsultowana ze związkami zawodowymi. W obronę placówki zaangażowali się także politycy i samorządowcy. Popatrzcie Państwo, jak odwrócicie kamerę, zobaczycie, jak to społeczeństwo pięknie się zorganizowało. Jak się wspaniale bawią, jak swoim aktywnością aktywują lokalną społeczność. Jeżeli zamkniemy szkoły w Sokołowsku, to zmniejszymy szanse dzieci tu mieszkających na to, żeby miały równe szanse z dziećmi z dużych miast na startowanie do szkół średnich i na studia. Te dzieci tutaj, jeżeli to będą małe klasy, powinno się to wykorzystać właśnie w tym kierunku, żeby pomóc tym dzieciakom w opanowaniu programu szkolnego jak najlepszego, rozwijać je wielokierunkowo poprzez koła zainteresowań, poprzez dodatkowe zajęcia, a nie zamykać szkołę, wysyłać dzieci do szkoły obok, ja nie wiem, na pewno ta druga szkoła też jest dobra, ale jeżeli dziecko będzie ileś tam godzin, 8-9 poza swoją miejscowością, bez możliwości zjedzenia, bez możliwości odpoczynku, bez możliwości bezpiecznego dotarcia do szkoły. Poza tym przyjdzie do domu bardzo zmęczony. Jakie będą relacje między rodzicami? My idziemy w kierunku Korei Północnej. Ja widziałam w 1998 roku, jak dzieci w Korei Północnej o godzinie 7 rano, kiedy było ciemno, szły do szkoły i o godzinie 19, kiedy już było ciemno, wracały do domu. Te dzieci były wyizolowane, jeśli chodzi o relacje rodzinne. Tam nie było więzi rodzinnych, one były zabierane rodzinom. Czy my tego samego chcemy? Dlaczego nie robimy niczego, budując społeczeństwo obywatelskie, żeby to społeczeństwo tutaj decydowało o tym, czy chce mieć szkołę? Władza zapomina, że nie jest po to, żeby rządzić, tylko żeby wykonywać to, co jest potrzebne mieszkańcom. Jest pomylenie ról tutaj rządzących naszych. Oni zapominają, z czyich pieniędzy żyją. My nie możemy tylko patrzeć na ten aspekt ekonomiczny. Proszę zobaczyć, to praktycznie ta młodzież tutaj na tych nartach, jak się rozglądniemy, to wszystko są dzieci stąd. Z tego, co się orientuje, jest w tej chwili z oddziałem przedszkolnym około 90 czy do 100 dzieciaków dochodzi. Można zrobić inne rozwiązania, żeby osiągnąć jakiś efekt ekonomiczny, nie tylko polegający na likwidacji szkoły. No, przecież wiemy, że taka szkoła to jest miejsce, gdzie mieszkańcy tego Sokołowska spotykają się, choćby na zebraniach z rodzicami, na wywiadówkach. Młodzież, nauczyciele wiele tutaj robią imprez takich integracyjnych. To jest miejsce, które jednoczy, integruje tą społeczność. Ja bym był ostrożny w tym
ciągu do likwidacji szkół, bez względu na to, czy to jest w Wałbrzychu, czy to jest poza Wałbrzychem. Naprawdę są inne narzędzia, w moim przekonaniu, inne narzędzia, jak tylko pomysły na to, że zlikwidujemy, pozbędziemy się problemu, zaoszczędzimy, nie wiem, 100, 200 czy 300 tysięcy, nie wiem, jakie tu są koszty. Będziecie Państwo walczyć do końca. Będziemy walczyli do końca, nie pozwolimy zamknąć te szkoły.